Przemek Budzik, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu 35 mm. Dziś chcielibyśmy zaprosić Państwa na dwa najnowsze polskie filmy. Chce się żyć w reżyserii Macieja Pieprzycy to film trudny, poruszający tematykę niepełnosprawności. Drugi film to lekka i przyjemna komedia w reżyserii Juliusza Machulskiego. Ambasada, czyli tematyka II wojny światowej. Cześć Anka, jestem Mateusz. Fajna z ciebie dziewczyna. Jak mówię do niego, to on reaguje. Historia chorego na niedowład kończyn Mateusza, który podejmuje trudną walkę o godność i prawo do normalnego życia. To temat filmu w reżyserii i ze scenariuszem dokumentalisty Macieja Pieprzycy. W roli głównej Dawid Ogrodnik. Znany z głównej roli w filmie Jesteś Bogiem. Jak piszą znawcy filmu, dzieło Pieprzycy krzepi, choć wcale nie jest słodkie. Bawi, choć nie ma w nim nic śmiesznego. Wzrusza, ale nie ma tam emocjonalnej tandety. Główny bohater cierpi na rozległe porażenie mózgowe, nie mówi, nie chodzi, nie można się z nim porozumieć. Przerażająca diagnoza lekarzy okazuje się jednak błędna. Polski dramat, film dosyć trudny, ale co ważne, film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na rolę Dawida Ogrodnika, którego Państwo pewnie znają z filmu Jesteś Bogiem, który rewelacyjnie wcielił się w postać frontmana Faktofoniki, a tutaj w postać Mateusza, głównego bohatera, który walczy o swoją godność, o wiarę w życie. Walczy również ze swoimi rodzicami. Film nie jest łatwy, na pewno, ale to kino ambitne, które zgromadziło bardzo wiele nagród na różnego rodzaju festiwalach. Oczywiście tam pojawia się wątek miłości, wątek odrzucenia. Ja wiem, że nie wszyscy widzowie chcą taki film obejrzeć w kinie. Szukamy rozrywki, szukamy oprężenia w kinie, natomiast tutaj temat trudny, ale myślę, że fajnie, że został poruszony i świetnie został oddany w tym filmie. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Mela i Przemek odkrywają, że winda w budynku, do którego się przeprowadzili, przenosi z sierpnia 2012 roku do sierpnia 1939. To krótki opis najnowszej komedii świetnego Juliusza Machulskiego. Reżyser znany z takich dzieł jak Vinci, Déjà Vu, Va-Bank czy Seksmisja. Tym razem w historycznej komedii wkraczającej kontrowersyjnie w tematykę II wojny światowej. W roli Adolfa Hitlera Robert Więckiewicz. Film Ambasada w kinach już od 18 października. Trochę kontrowersyjny film. Oczywiście wzbudził już kontrowersję sam zwiastun filmu. Piosenka Czesława Niemena, Sen o Warszawie, śpiewana przez Nergala Roberta Więckiewicza, który wcielił się w postać Hitlera w tym filmie, już wzbudziła trochę kontrowersji. Natomiast w Polsce oczywiście w związku z okrucieństwem II wojny światowej trudno nam jest o tym okresie zrobić komedię. Tu takowa powstała, trochę już słyszałem porównania do Bękartów wojny, choć myślę, że trochę na wyrost. Ale na pewno świetne role polskich aktorów przede wszystkim. Ciekawa koncepcja filmu. Fajna historia, no i dużo humoru. Ist eine so schandliche Verletzung der Regel einer zivilisierten Welt eine Antwort geben kann?
Mein roter Bruder. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś, na kolejny odcinek magazynu 35 mm. Zapraszam Państwa już za dwa tygodnie. Do zobaczenia.